Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 15. Sagalam. W ósmym odcinku The Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Witam was w odcinku, gdzie będziemy się zmierzać do Huty Mieci i pewnie się zastanawiacie, czemu w takim dziwnym miejscu zaczynam, ale po prostu to, co się działo jakieś 45 minut temu, to była kompletna masakra, ponieważ ja zacząłem nagrywać ten odcinek, ale kompletnie się to zgubiłem. Wykonałem jedną taką, no, drobną misję, pokonanie jaskini, wilków w jaskini. No i udało się wszystko pięknie, sprawnie i w ogóle najlepiej jak można było. Ale tutaj miałem zablokowane przejście. Właśnie tutaj, jak widzicie, to przejście, co teraz właśnie spaliło się, to jest przejście do dalszego etapu. I do tego trzeba było użyć materiału łatwopalnego, o którym nie wiedziałem, że jak się wystarczy wziąć tą buteleczkę i się użyje RB, to ona zapala to. I ja tego kompletnie nie wiedziałem. Nie wiem, chyba może to było powiedziane, a ja o tym zapomniałem. I męczyłem się tutaj 45 minut, pół godziny, 20 minut, 25 minut na odcinku, później 20 minut samemu, aż w końcu zobaczyłem na jednym filmiku, dostrzegłem, że właśnie tak można, więc możecie mi osobiście pogratulować za moją spostrzegawczość, a teraz jedziemy dalej. Wiem, to jest po prostu facepalm na poziomie wysokim w tym momencie. Przecież to była masakra. Ale cieszę się, bo udało mi się to zrobić w końcu, po 45 minutach charówki i kombinowania intensywnego. Ale ja tego poprzedniego odcinka, to jest to samo praktycznie tutaj, tylko ja go nie nagram, ponieważ to jakie tam były słówka, to nie dosyć, że brzydkie słowa, to jeszcze byłem sfrustrowany i ten odcinek był strasznie nudny, bo praktycznie się działo praktycznie w jednym miejscu i 20 minut siedziałem w jednym miejscu i próbowałem jakoś zapalić ten ogień, ale nie wiedziałem kompletnie jak. Więc tak, możecie mi pogratulować za moją spostrzegawczość, a teraz jedziemy dalej. Teraz już wiem, gdzie się udać, więc nie martwcie się. Mam nadzieję, że powtórka z odcinka tego poprzedniego, co nagrywałem, znaczy, wiecie, tego, który nie zostanie opublikowany, ale tego, co jakby nagrywałem pół godziny temu, będzie dużo lepszy ten odcinek. Okej. Nie wiem, chyba tu musimy. Właśnie mamy te... A właśnie, i zdobyłem w poprzednim odcinku. Ej! Co jest? Ja nie chciałem spadać. Zdobyłem w poprzednim odcinku wciągarkę, więc bardzo milutko. Tak. No dobra, no to Lara, to tutaj proszę. No! Co jest? Teraz mi nie mówcie, że nie będę mógł tam wskoczyć. Chyba trzeba od nowa przyjść. Dobra, to idziemy od nowa. Jak sobie życzysz. Dobra. Góry nie chcę, żeby tutaj szedł. Opcjonalny grobowiec w pobliżu. Ale czekajcie, tutaj u góry coś jest. Ja tu chcę wejść. Albo nie. Nie wejdę. Ale jedna zagadka rozwiązana. Jestem w sumie, mimo tego, że teraz znowu nie wiem, gdzie iść, to i tak jestem bardzo szczęśliwy. Bo, wiecie. O! To co? Znaczy... Ogólnie... Właśnie. Dobra. Wow! Tego nie było! Ej, nowe rzeczy w Tomb Raiderze, które zaczynają mi się podobać. Jak ja mam tu... A, chyba muszę to zwyczajnie pociągnąć. Okej.
Ej, ale tego nie było. Trochę się czuję jak w tym. No, w tych Tomb Raiderach, tych nowszych. Tomb Raider Legend i Anniversary. I w sumie Underworld, gdzie było skakanie z Linką. Wow. To mi się podoba, zapunktowo. U mnie Tomb Raider o jakieś 200. Bo w poprzednim odcinku stracił 200, a teraz zyskał, więc wyszedł na zero, więc znowu go tak samo uwielbiam. Dobra. Co my tu mamy? Ci Sowieci, fajna nazwa mi się. Jakieś ślady uciekinierów? Nie jestem pewien, nic nie widzę. A, bo teraz mamy zabójstwo właśnie Szczekana. Co jest według mnie ciekawe. Bo ja właśnie tego też wam nie pokazałem, ale zdobyłem w poprzednim odcinku właśnie taką umiejętność. Oj, tutaj bym nie chciał spać. Umiejętność zabójstwa z Czekana. Znaczy, no trochę rzeczy zdobyłem właśnie. Zdobyłem tą wciągarkę w sumie w poprzednim odcinku. Zaliczyłem jedną misję. No i właśnie zdobyłem jedną umiejętność. Czyli właśnie to likwidacja z ukrycia. Okej. Właśnie ślarka. Tam na dole nic nie było. Nie było. A, tam jakieś małe główienko. To nie dla mnie. Konkrety, konkrety. Skupiamy się. O! Tak, właśnie. Jak na zawołanie. Dobrze, że mamy teraz ten. Do wyłamywania. Będzie tutaj coś ciekawego? O! Ej! Miło! Odblokowaliśmy łuk. Ciekawe jaki, chyba ten bloczkowy. Bo tam zbieraliśmy te elementy do bloczkowego. Ale miodzio. Wow. Dobra, teraz ponieważ wiem jak się tworzy to gówno, to jedziemy. Aha. Giniesz. Giniesz, oj, ty też giniesz. No macie straty i to. Wow. No. Zgiń tą butelkę. No, wychyl się. No. Ile mam na ciebie tu marnować amunicji? No. Co za człowiek. 40 amunicji musiałem na niego zmarnować. Bezczelny wyjadacz amunicji. No i też w poprzednim odcinku mi lagowało. Trochę. Niestety. No. Serio, musiał się tak zawiesić, że nie mogę go wziąć. Okej. O, to jest jakiś dokument. Armia Czerwona odkryła w końcu świątynię. Rosyjski poziom drugi. A właśnie, Greka mam już na trzecim. No wiem, no Lara zdobywa tutaj ładne nowe umiejętności. O! Może tutaj też będzie jakiś element. Podoba mi się to otwieranie krat. O, i nowy poziom. Miodzie. Nie wiem, czy tu musimy iść? Gdzie jest nasz cel? Take by the way. Gdzieś tu. No. Okej. Gdzieś wyżej. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. No to droga jest skomplikowana. Do tej całej huty. O! Szczelanie, znaczy znowu z liny. Ej, to mi się podoba. Tylko szkoda, że nie można się tak Lalo, bardziej buje. Jesteś tam? Utknąłem, Laro. Musisz. Jacob,
Czekaj, co się dzieje? Już w środku. Element pistoletu maszynowego, wow. Okej, tylko gdzie oni są? Tak jest. Okej, pozostali z was. Niczego nie dotykać. Spiszcie wszystkie artefakty. A oni są tu! Pochodzi z kopalni? Zbliża się, jesteśmy pod ostrzałem! Ale... Serio? Nie zauważyli mnie? Co za ludzie? Bycie podróżować inkognito to zdecydowanie moja działka. Dobra. Bierz tu ładne rzeczy. Jezu, ja... Dobra. Tutaj wiem, jak to zrobić, więc robimy. Gaz. Muszę spalić barykadę, aby przejść na drugą stronę. No, spaliłaś już, kobieto. Już? Wszyscy? Nie było tak źle. Wow! To ja szalejemy z tym zdobywaniem amunicji. Ej, jeszcze jedno ciało zostało. Okej. Okay. Podoba mi się to takie bieganie z pistoletem, Lary. O, widzicie? Teraz jest zero lagów. O! Strzał w główkę. A masz! Bezczelny gnój. I tu będzie... Giń! Chytrus. To mi się też kojarzy z jedną sceną w poprzednim Tomb Raiderze, gdzie była ucieczka z twierdzy Solarii. To tam właśnie też... W ogóle w tym Tomb Raiderze też w sumie, jak nie patrząc, jest dużo nawiązań jakby do poprzedniego Tomb Raidera. Nie wiem, gdzie ja tu idę. Idę przed siebie. Nie, to jest bardzo podobny moment do tego z tym ucieczka z twierdzy Solarii. Wow! O tym nie było mowy. Wow! O! To jest fajne. Wykończenie czekanem! O nie! No to naprawdę, to jest praktycznie prawie taki sam... To jest taki sam moment prawie jak wtedy. W tym poprzednim Tomb Raiderze. Kończymy sprawę! Oj! A tutaj, aha, bo tu jest jeszcze ten drugi. Aha. O, ładnie! No chyba nie. Nie wierzysz... Znaczy, chyba nie znasz moich umiejętności, chłopczyku. Wszystko płonie. No. No, serio. Okej. Okej. Dobra. Teraz uciekamy trochę z zadymionego pomieszczenia do... znowu do ładnych pomieszczeń. Wow! O! Jacob! Hej! Ciągle się ratujemy nawzajem. Dzięki. Cieszę się, że nic ci nie jest. To tędy?
Tak. W środku będzie ich więcej. Nie musisz tego robić. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. Wciąż chcę odpowiedzi. A więc nie ma czasu do stracenia. O, właśnie, opuszczona kopalnia. Właściwie, zabierze nas przez górę. Moi ludzie korzystali z tych dróg, dopóki Sowieci... To też mi się kojarzy właśnie z momentem, kiedy szliśmy z tym naszym Whitmanem, tym jednym kolesiem z poprzedniego. Tak trochę mi to się przypomina, bo on tam miał pochodnie i my mieliśmy tam pochodnie, a tutaj mamy flarę i Jacob też ma flarę. I on mówi. Cóż, przynajmniej tak było. Nie brzmi zachęcająco. Trójca musiała znaleźć stary sprzęt. Próbują dokończyć to, co zaczęli Sowieci. Nie ma innego przejścia. Obawiam się, że już go nie ma. To komplikuje sprawy. Oj! Tak, w Jacoba. Zawalą całe to miejsce. Sowieci zniszczyli większość starych ścieżek. Wow! Powiedz jej, że trójca jest tutaj! Okej. A co z Jacobem? Ej, tak to się... Wow. To tak nie działa. A gdzie jest Jacob? Wow! To mi się też kojarzy z jednym momentem w poprzednim Tomb Raiderze. Wow. O! Czekajcie, zrobię ładną miniaturkę. To jest taka jakby opuszczone kopalnie. Uwaga, zbliża się! Przeszukajcie teren. Mam cię. Nie masz mnie! Bo cię zaraz tu skopi dupę. Muszę sprawdzić panel sterowania. Zanim sprawdzisz panel, to ja... zestaw survivalowy. Jestem mile zaskoczony, bo mi na razie nie jeści na... Oj, to też mi się kojarzy bardzo, bardzo, bardzo mocno z poprzednim Tomb Raiderem, gdzie była ta taka wysoka winda. Nie wiem, czy pamiętacie. Wow! Szlak by to. Co teraz? A ona tutaj jest napisana o cholera. Tłumaczenie. Jeśli przetnę te liny. Niektóre rzeczy to. Wiecie. Niektóre dialogi to jest niestety akurat źle przetłumaczone bardzo. O, miło. Poruszanie nowych przedmiotów, jakby takich, no, przedmiotów takich większych, tego też nie było w poprzednim Tomb Raiderze. Nie mogę użyć tej windy. Ej! Muszę znaleźć inną drogę na górę. Ej, będziemy mieli nóż? Tego to jeszcze nie było. Wow. Ej, dobra, znaczy chyba nie będziemy mieli go w powszechnym użyciu. Muszę znaleźć inną drogę na górę. Nie mogę użyć tej windy. Dobra, Lara. Muszę znaleźć inną drogę. Pod ten, powtarzał się. Fajnie, jakbyśmy mieli nóż. Aczkolwiek on chyba nie będzie taki typowo do walki, tylko bardziej do metod praktycznych. Okej. 19 minut ponad, więc powoli będziemy kończyć, ale zapowiada się ciekawie. O, dokumencik.
Towarzysze, w tym raporcie donosimy o wy... Okej. Oże, grzybki! No teraz działa mi jak ulał gra. A poprzednio mi ścinała tak bardzo. To jest niesprawiedliwe. Zwracam się z prośbą o jak najszybsze potwierdzenie odbioru tej... Dobra. Wiadomości. Jak się nazywa ta lokacja? Oh, wow, troszeczkę duża ta lokacja. Aczkolwiek ona jest bardziej długa niż dłuższa. Co jest? What the... Czemu ja umarłem? Ja tego nie wiedziałem. Dobra, teraz już wiem. Mały włos. O. Okej. Znów jesteśmy rozdzieleni. Ej, i dwa Mam nadzieję, że Jacob żyje. Dwa punkty umiejętności. Nie wiem, gdzie dokładnie się znajduje. Ot, cała historia mojego życia. Walczę o przetrwanie, ale o dziwo jestem pewna... O, właśnie! Łuk bloczkowy. Wszędzie wokół widzę niesamowite ruiny. Wow! Łuk bloczkowy, fajne! Dawaj mi tutaj ulepszenie. Tu też mi dawaj ulepszenie. Dobra. Zobaczymy tylko, co mamy dalej. Jeśli nie będzie dużej lokacji, to możemy jeszcze nawet przejść tam dalej. O! Przedstawia kazanie proroka w Konstantynopolu. Wow! Okej. O nie! Dobra, tutaj wydaje się na większą lokację, więc ja się cofnę do obozu i to zaczniemy sobie następnym razem. Bo wydaje się tutaj, że to będzie większa lokacja. Dlatego tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten dużo lepszy odcinek niż poprzedni wam się... Znaczy, tak, wy go nie widzieliście, ale ja uważam, że... Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba, bo zakładam, że ten poprzedni wam by się nie spodobał, bo tam była masakra po prostu. Wow, co mi się działo? To krzyki, piszcze, w ogóle masakra. Dlatego też tego nie opublikuję. Ale w tym odcinku już było dużo lepiej, więc mam nadzieję, że ten odcineczek wam się spodoba, że miło wam się go oglądało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z... Rise of the Tomb Raider i innych filmów, pa pa!